niezwykle uroczyście, podniośle i patriotycznie było dziś w Tarłowie, gdzie również odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Wójt Tomasz Kamiński podziękował za wspólne świętowanie tego ważnego dla każdego Polaka dnia. Jak dodał, w ten sposób manifestujemy swoją jedność i dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Jestem dumny. Dumny z tego, że się tak licznie jesteśmy. Że pamiętamy, że chcemy uczcić tą 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy jednością. Stanęliśmy dumnie przed ołtarzem. Piękne słowa podczas homilii księży proboszczów. Dziękuję im za to, ale również my z naszym w sercu, przede wszystkim z naszą wolną Polską. Bo po to dzisiaj jesteśmy, żeby tu pokazać, że jesteśmy dumnym polskim narodem. Że ta wolność, o którą walczyli nasi przodkowie, nie poszła w niepamięć. Dziękujemy im za to, a ja dziękuję wam, że jesteście tu razem ze mną. Bo to właśnie tym pokazujemy, jak my świętujemy tą niepodległość. Że potrafimy się spotkać, potrafimy zatańczyć nasz narodowy taniec, jakim jest polonez. Uczestniczyłem, tańczyłem, patrzyłem, jakim sercem i zaangażowaniem każdy mógł wziąć udział w tym tańcu. I to było piękne. Wydarzenie rozpoczął przemarsz biało-czerwonego korowodu patriotycznego do kościoła w Tarłowie, gdzie odbyła się już tradycyjna msza święta w intencji ojczyzny. Niezwykle ważnym punktem listopadowych uroczystości było również złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach legionistów Polski, znajdujących się na parafialnym cmentarzu w Tarłowie. Nie mogło zabraknąć odtańczenia tradycyjnego poloneza. To, można powiedzieć śmiało, element obowiązkowy tarłowskich obchodów 11 listopada. O część artystyczną zadbali najmłodsi mieszkańcy gminy. Patriotyczne utwory usłyszeliśmy od przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej w Tarłowie. Na scenie wystąpili również muzycy z zespołu ludowego Tarłowiacy. Obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Tarłowie zakończył poczęstunek wojskową grochówką. Każdy mógł liczyć również na rozgrzewającą kawę i herbatę. Katarzyna Kaszluga, STV Info.